Witam serdecznie. Drodzy Państwo, takie zdanie gdzieś słyszałem. Jeśli chcesz służyć Bogu i kochać ludzi, trzeba zachować powściągliwość. Powściągliwość. Co znaczy powściągliwość? Być łagodnym, niewyrywczym, niehałaśliwym i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej, tak. Powściągliwym. Być powściągliwym to powoduje, że człowiek gromadzi skarby poprzez powściągliwość. Gromadzi człowiek skarby. A te skarby gromadzone dają taką moc, taką siłę, że człowiek może wszystko osiągnąć. Jest już nieograniczony, niezależny. I właściwie to już przed nim nie ma tutaj na ziemi jakby granic takich. Przez te skarby, które są zgromadzone poprzez powściągliwość. Jeśli chce się służyć Bogu i kochać ludzi. Powściągliwość. Dziękuję, życzę miłego wieczoru. Dzisiaj jest święto. Niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Gdzieś mam kolory maryjne. Specjalny szalik widział. Kubraczek pasterski, który zabezpiecza przed każdą chorobą. Wełna. Polecam. I gdzieś tam. Bo nie gromadzi, wełna nie gromadzi wilgoci. Tak. Dbać o zdrowie, potem trzeba wydawać, jak się przegapi. Tak, polecam. Na gardło, jakby ktoś się przeziębił, drodzy Państwo. Gardymax. To jest taka buteleczka. Taka pompka, psika się z taką. 3 razy dziennie. Gardymax. Bez recepty. To jakby gasiło się pożar. Jak ktoś jakieś pieczenie ma w gardle czy coś, bierze, gdzieś tam się przeziębił, nie zapiął kurtki, czapki zapomniał i drapie w gardle. No, to wchodzi w gardle. 3 dawki i pożar ugaszony. Stan zapalny. A słowo zapalny pochodzi od pożaru. Zapalny pożar. Polecam. Tak. Dziękujemy Ci, Boże Ojcze, za ten piękny świat, za życie, za to, że jesteśmy blisko siebie, abyśmy byli w tym samym niebie i za to, że możemy się do siebie uśmiechać. Będzie dobrze.